Maciej Górski wraz ze mną po zakończonym spotkaniu z Polonią Warszawa. Mecz ciężki, mecz walki. Maćku, czego zabrakło, żeby wywieźć stąd przynajmniej bardzo cenny jeden ligowy punkt? No na pewno to był, odkąd jestem w Resowi, taki najmocniejszy rangą mecz. Wiedzieliśmy, o co gramy i czego zabrakło. Zostaliśmy w ogóle zabici bronią, o której doskonale wiedzieliśmy, czyli mocne wyjścia do kontrataku Polonii i po szansie, jaką jest rzut rożny na skrzydlenie przeciwnika, skrzydziliśmy się sami, bo nie zabezpieczyliśmy odpowiednio tyłu. Podejrzewam, że wtedy ten wynik remisowy, mimo że by nie był dobry, nie byłby tak koszmarny jak to 1-0 dla Polonii. No, sytuacja robi się, nie ukrywajmy, bardzo trudna. Jednak ja nie chcę mówić o tym magicznym wyciąganiu wniosków. Po prostu trzeba tutaj, powiem dosłownie, no, spiąć tyłki i naprawdę jeszcze jest dużo do wywalczenia. Także mimo sytuacji, w której się znaleźliśmy, no, trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby tutaj utrzymać pierwszą ligę dla RS-owi. Wracając do tego spotkania, spodziewaliśmy się tego, że Polonia rzuci się na nas od pierwszej minuty, bo to Polonia musiała przeskoczyć nas, ażeby wyjść z tej strefy spadkowej. No ale właśnie, czy przebieg spotkania tak do końca wskazywał na to, że musieliśmy stąd wyjeżdżać pokonani? No, oczywiście, że nie. No, mecz typowo ciężko na kogoś wskazać, kto to był mocniejszy. Polonia miała doskonałą sytuację. Mateusz Michalski chyba podwybił od swojego bramkarza. Znalazł się w sytuacji sam na sam. Jakoś nieczysto uderzył. Później w końcu z tej pierwszej połowy Adrian Łyszczarz obił dwa słupki. No tutaj decydowały po prostu centymetry. Ja osobiście spodziewałem się takiego spotkania, że kto tutaj pierwszy strzeli i popełni jakiś poważniejszy błąd, co uczyniliśmy my, no zostanie na tym placu boju bez punktów. Tak czy inaczej, przed spotkaniem derbowym sami stawiamy się w arcy trudnym położeniu. Oczywiście, że tak stal jest teraz na fali, my jesteśmy do oku, jednak ten, kto zwiesi broń, no to stawia się po prostu w jeszcze trudniejszej sytuacji. My tej broni nie zwieszamy, wiemy, że jest źle, ta gra w ogóle nie układa się w taki sposób, o którym rozmawiamy, trenujemy. Natomiast, jak mówię, póki piłka grze, trzeba mocniej się spiąć, dać jeszcze więcej i wszystko jest jeszcze do wyprostowania. Uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. Potrzebujemy może jakiegoś pozytywnego bodźca, żeby coś wpadło i musimy te derby wygrać i później na tej fali pociągnąć do końca sezonu, bo przed nami, nie ukrywałem, jeszcze bardzo trudne mecze, ale pokazaliśmy, że też mimo wszystko potrafimy z dużo mocniejszym przeciwnikiem sobie poradzić. Maciek Górski, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.